Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2019, jesteśmy w lidze F1 Classic Series. No i słuchajcie, po sesji kwalifikacyjnej, tak jak pamiętacie, Tor Hiszpania, Grand Prix numer 11 z sezonu drugiego właśnie naszej ligi. No i słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał ligi i wbijajcie na Discorda, wbijajcie na Facebooka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam do udziału w wyścigu. 50% słuchajcie na torze w Hiszpanii. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Jeżeli macie tutaj oczywiście jakieś fajne zapytania, piszcie komentarze, a ja już teraz serdecznie zapraszam do udziału w wyścigu. 50% sezon drugi. Liga F1 Classic Series Grand Prix numer 11 tor w Hiszpanii. Zapraszam. Nie moja! Dobra. Lordik! Jest Lordik? Nie ma! Jest Lordik? Jest Lordik, dobra. Ten już się cieszył. Bawę, no miałbym pierwsze pole position. Miałem dwa rekordy. Dwa fioletowe sektory miałem. Trudno. Nie, z mojej kamery, jak ja się patrzyłem do tyłu, aha, formułę. Z mojej kamery, jak ja się patrzyłem do tyłu, o to wyglądało, aha. Kurde, co wy tam o 12 z przodu, cholera jasna, przejechać boję. Sorry, nie ten guzik nacisnąłem. I wyszło mi na chwilę. Oj, a z mojej kamery, krowery, to wyglądało, nie wiem, może to jest wina mojego internetu, że ty byłeś za mną jedną dziesiątą i ja wtedy ostro skręciłem w prawo. Babet, to jest wina twojego internetu, na swojej kamerze, nie będę szukał... Oj. Babet, to jest kwestia twojego internetu, bo na swojej kamerze ja będę już w połowie swojego bolidu, jak skręcałem. Aha, no to co mnie obwiniasz, to jest wina mojego internetu. Dobra, ale no już nie kłóćcie ludzie, no, dajcie spokój. Miałem dwa rekordy, był pierwszy, ale dobra. Ale stary, no, jedna pozycja. No ale to jest ważna pozycja. No ale, dobra, już okej. Nerdzio, opuścisz mnie, no bo ja i tak jestem przed tobą. Dzięki. No bo ja poleciałem w żwir. Ponieważ się ten... Odwrócone strategie robimy, nie? A ten, co tu się stało? No z Floryda, co leci. No tak, ja jadę na strategii medy hardy, ty jedziesz na strategii softy medy. Nie wiem. A czy to zarobisty jest ten Ten. Uważaj Nerdzio, ja tutaj będę ostro dogrzewać opony. Bo nie wykluczę za to, że wbiegnę. Dobra. Co? Panowie? Dobra, powodzenia wam życzę. To nie wiem, Boże, dobra. Ja jeszcze w tym sezonie ani razu nie wyspinowałem na starcie. W poprzednim co robiłem 60% wyścigów, więc to jest chyba ten moment. Zostawić się. Jestem gotowy nawet. Ej! Cicho! Powodzenia. Cicho. Powodzenia. Powodzenia, panowie. Powodzenia. Nie zróbmy rozpierdolu. Bawcie się dobrze. Dziękuję. Lecimy. Ajajaj, zaspałem, cholera. Nie, Forster chyba! A AMG, ty miałeś Forster? Kurwa mać, no! Floryda, kurwa mać, no! No i zajebiście, po wyścigu. Ja pierdolę! Co tu się dzieje? Ja pierdolę, to tak się dzieje! Utknąłem! Weź jedź, Florida, jedź, bo ja mówię, jedź, proszę cię, bo ja muszę cię przypuścić, dobra. Clover! Ej, Lordzik, nie mam skrzydła, na co mam zjeżdżać? Ty masz zjanem u mnie, ty masz... Ja no nie pojęte! Powiedz tak! Utknąłem na torze, nie mogłem się ruszyć! Ale jak na torze? Przestań już...
risk a penalty. Utknąłem na krawędzi, nie mogę wyjechać z niego. Co? Sorry, Clover, restartu nie ma. Ja byłem za, tym, żeby restart. Nie krzycz. Sorry, restartu nie ma. Restartu nie ma, sorry. Jeśli takie rzeczy się tu obwalają, że Clover został krawężniku i nie mógł wyjechać, no to jest niepojęte. U mnie ogólnie patrzę z tym ciągle i babę to teleportowało, że jest obok mnie. Ale mnie na początku pokazywało, że został na starcie. O. To ja przepraszam bardzo, to był bug gry. Jestem w B4! A masz to nagrane? Masz nagrane? Nie ma nagrane. A cztery jestem, lol. Nie no, który mnie zblokował? A no to był błąd gry, no. Jezu, powinien być chyba restart. Ale no nie masz nie nagrane. Nie masz nagrane, Clover. Nie ma restartu. Musi być nagrane. Czemu ty się na ducha nie przyłączyłeś? Duch by ci wyjechał. No ale dostałem dyskwę, no nie rozumiesz? Ale jak utknąłeś na tym krawężniku, to mogłeś przyprącić na ducha. Duch ci wyjedzie nawet na większego baga. No bo to jest duch, zaufaj mi. To było tak robić, kurwa. To bug gry. Dobra, stary. Ej, słuchajcie, można zjechać na safety, czy nie można? Ja pierdolę. Zmienić opony. Na razie. Tak. Oczywiście. Pojechał dzisiaj. Aha. Lordika lidera wyścigu wywaliło. Clover, ty jesteś tutaj z nami? Wyszedł. Ale nie, nie. Ale Darkoven, nie. Też tak lordzik jest jako duch? Tak, cały czas. W ogóle na starcie. Słuchajcie, na starcie to on się tepnął po prostu. O. Nie, a wiecie co było bekowego u mnie? Ja sobie jadę i mnie nagle tepło Grzegorza Florydę koło mnie. I on mnie na bandę. I on mnie na bandę dawał. Tak? Patrzę ciągle ty? Dobra, Bawet został na starciu, nie? A Bawet, ja nie dostałem tego, to nie był false start. Kahir uderzył w startowę. Rozjeżdżam. Jestem P3! Boże święta! Ja rekord życiowy. Co to się dzieje? Kto to jest? Verkoven zjechał do... Kto założył? A możecie mi powiedzieć, jaki to... Ale Corrido, co zrobił? No to wyścig będzie chyba do powtórzenia, bo Clover wyszedł z sesji. I będą się działy różne rzeczy. Ale słuchaj, byku, ja nie zrobię restartu, jeśli nie zobaczę nagranie, no bo to, że on... Dobra, powiedzieć wam prawdę. Podczas pierwszego sezonu, kiedy jechaliśmy gdzieś tam w Grand Prix, to ja się rozbiłem i zacząłem krzyczeć, kurde, wywaliło mnie z gry, wydaliście restart. I strzelam, że Clover mógł robić to samo, nie, u mnie, Clover jak stał, to on u mnie nie miał koła. To ty wtedy tak, udawałeś? Prawie się tam tak hamujecie, Jezu. Kurde, Bawet, przepraszam, nie chciałem ciebie zaprosić. Muszę zaprosić Lordzik. Lordzik, już cię zapraszam. Tylko cię znajdę w znajomych, bo cię nie mam. Mam, dobra. Ja słuchajcie, mogę wam powiedzieć ciekawostkę? U mnie Clover Paul. Bawet, tepa mnie? Co? Tepie mnie? Tepa nerdzia strasznie tepie. Nerdzia tepie. Floryda się dowjechał i stałeś się duchem. Safety car chyba teraz zjechać powinien. O, nerdzio, jesteś za grzech... Ale co ty robisz, nerdzio? Kurde, co ja mam z tobą zrobić? No, ja go muszę przypuścić. Nerdzio, no mi lub przyjrzeń. Kurwa, to zrobię, fajnie. Ej, powiedzieć wam coś? O dobra, Safety car biegnie. Aaaa! 5 sekund. Kto wam nie jebnął? Nerdzio. Grzegorz w ciebie. Ej, ale Floryda, co ty kurde no! Nerdzio! Czemu ty mnie wyprzedziłeś, Floryda? Nerdzio, jeśli to jest moja wina, no to ja cię przepraszam, no i możesz mnie zgłosić. Jeśli to była moja wina. Czemu ty mnie wyprzedziłeś, Floryda? Bo ja... Nie, bo ja mam pisałeś i kazałem wyprzedzić. Bruch. Jedź, kurwa, nie mogę cię teraz wyprzedzić, no jedź. Kurwa, ale słaby. Aha, co się stało? Aha, ciekawe. Nerwy wyjechał do boksu i ktoś jeszcze wyjechał do boksu. Luk. A w ogóle, Kahir,
Kakir będzie zaraz. A w ogóle Kakir będzie liderem wyścigu, no bo Lordzik jest nadal duchem. Jedziemy tylko w koło, ale za szeroko wjechał Kakir. Ale słuchajcie, u mnie Clover, bo on wcale, no bo ja byłem na końcu, wszystko widziałem. On u mnie wcale. U mnie go wcale nie wywaliło, on był u mnie bez koła normalnie. Nie wiem jak u was. Lewe przednie. Ty uszkodzony jesteś, ANG? Tak. Nie wiem co zrobić. Nerdio, odpowiedz. Walnąłeś we mnie. Lordzik, mam pomarańczowe skrzydło, co myślisz zrobić? Box. Ej, Nerdio, słuchaj, kiedy w ciebie, kiedy tak ostro zahamowałem, to chyba mnie uderzyłeś. No to była moja wina czy twoja? No bo ja nie wiem czy... No bo właśnie, tak właśnie, tak bardzo gwałtownie zahamowałem, no i Nerdio we mnie uderzył mnie teraz właśnie. Nie za bardzo. To jest chyba najbardziej pechowy dzień Clovera. Dlaczego? Bo on jechał o 18 Ledger's Racing League i wiecie co się okazało? On na ostatnim okrążeniu, czy tam na przedostatnim, wyleciał z toru. O, Floryda mnie tutaj będzie atakować. I'm speed. Jezus! Zajebiście, dzięki nawet! Ale ja bym wyspinował, byku! Super, naprawdę, interesuje mnie to. Ja nawet miejsce zostawiłem? Gigi. No właśnie, dobra, właśnie nie, Floryda. No właśnie nie. Nie, bo jechałem do zewnętrznej. Ale nie. Nie mogłam. Ja musiałem ściąć tor, żeby nie było frakcji. Ale spokojnie, nic nie stało. To jest tylko zabawa. Kurde, szansa na podium. Floryda, spokojnie, nic nie stało. Ja ci za coś zboczać nie będę. Ale powiedz, zahamowałeś mi przed UB-em, wiesz, i tak jakby no, rozwaliłeś mi skrzydło doszczętnie. Dlaczego ci zahamowałem przed UB-em? No bo bym wyspinował o Florydę, który teraz przez ten zasad. Co? Lordzik się rozbił! Ty, wiecie? Kurwa, delta. Lordzik na pewno teraz medy? Hamuj troszeczkę, bo ja mam... Spokojnie, panuję nad tym. Ty panuj nad swoim tym, słuchaj, bo... Zygzaczkiem jedziesz. No bo... Czym jadę? Zygzakiem jedziesz. Zygzakiem jest pan Queen. To jest liderem, wow. Uważaj, dobra. Dobra, Darko, chyba ja mam 3,5 sekundy tą deltę, także... Nie wierzę, jeszcze karę mnie odczekują, bo szybciej, panowie! XD! Ja jestem na drugim miejscu! No, pierwszy raz w życiu jestem tak wysoko! Pierwszy raz w życiu jestem w jakiejś lidze na pierwszym miejscu. No ja już nawet wygrywałem lidzki, więc... O, dobra, wielki opuści tor. Darko, będę... O, delta, kurwa, delta, dobra. Wyszedł z tego jakoś, dobra. Jadę! Darko, tylko mnie tam nie zabij z tyłu. Tylko mnie tam nie zabij z tyłu Darkowem, proszę grzecznie. I uważaj, bo ja przez te zakręty bardzo wolno przejeżdżam. Chociaż nie wiem, czy tak wolno. Darkowem, nie, ja to przejechałem według ciebie wolno, czy nie? Nie, czy normalnie. Ja? A! O, nauczyłem... ANG, dzięki za tą podpowiedź. Dzięki nawet nauczyłem się przejeżdżać ten zakręt. No, ja ci daję podpowiedzi, a ty mnie rozwalasz w tym zakręcie, w którym daję ci podpowiedzi. Ale sorry, ANG, wtedy za to w tym pierwszym zakręcie, ale po prostu nie chciałem uderzyć we Florydę, no bo może by się to skończyło jakimś spinem, nie wiem. Gry, to będę mógł wejść w bota? Tak, będziesz mógł wejść jak wyjdziesz. Dobra. Ale takie pytanie, kto zahaczył? Dobra, Darkoven atakuj, ja teraz muszę w kierunku. A nie mam wyjść. Dobra, trzeba cieszyć się chwilą, że jestem przez jakiś czas pierwszy. Gratuluję, Darkowe, wyprzedziłeś babeciarza. Jestem z ciebie dumny. Za mnie to nie było. Co to było? Powiem tak, dobra. Szybkie panowie zakłady. Ile osób dojedzie do mety, a ja ile? Cicho, inwalida z wami wybrywa. Który jest Nerdzio, wie ktoś? Ja nie widzę nic jeszcze. Nerdzio nie widzę. Babeta widzę ostatniego. O...
Darkowem, wiesz, że cię nie zauważyłem, że jesteś przede mną. Wcale mnie nie przyda. Dobra, dzięki. A kto jest za tobą, Bawet? Pan Chorizo, który jedzie samochodem, który jest podobny do mojego. I przez chwilę myślałem, że tam będzie Clover na samym. A tam dalej za nami jest jakaś bardzo, bardzo duża strata. Darkowe, powiem ci szczerze, miałeś wiele dobrych wyścigów i zawsze to się kończyło takimi spinami. I teraz jest twoja życiowa szansa. Ale wiesz co, przestałem jeździć na automacie i zupełnie inaczej już nie spinuję tak ostro. A, że na automacie, to przez ten automat było, że wiesz, jak za mocno nacisnąłem gaz, to od razu mnie leciało, a bez ABS-u wyłączonego lecisz od razu, nie masz kontroli. A, chyba z wyłączoną kontrolą traki chciałeś powiedzieć. Grzesiu, biorę cię prawą. No i to jest zawodnik. Mówi ci chociaż, gdzie masz ten, gdzie masz zjechać, żeby... Ale nie daje się, Grzegorz. Illegal overtake. No. Illegal overtake. Musiałem puścić ci tego, Darkowena. Aby nie przegięć torze. Jaki napierdziele. Szczerze powiem wam coś. Ja jak jechałem sobie wyścig 50% tak for fun Pierrem Gasly w 19, no to szczerze, nie miałem takiego tempa wyścigowego, jakie mam teraz. Oj, błąd, Chorizo. Ja to wykorzystuję. Wracamy na P3L. Ale teraz chyba mi będzie kontrolować, nie zabraknie. Bo wejdziesz na P3, tego kurwa jeszcze nie było. Znaczy głowa budowa. Tego jeszcze nie było, Grzesiu, na pewno. No tego jeszcze nie było. Ja już byłem na podium w Austrii w pierwszym sezonie, ale tamto dlatego, że takiego Fuxmana uderzyłem tutaj. Ja Fuxmana to ja znam, spokojnie. No to on takiego Rage'a dostał po tym. O, będzie walka, dobra, łatwo. Gdzie on jest, bo ja go nie widzę. Dobra. Jest najgorszym, że ja muszę kontrolować, żeby mieć cały czas nogę prostą, bo nie mogę jej zginać. Szczerze? Spodziewałem się, patrzcie. Miałem sobie oczekiwania na ten sezon, że tak. Na pierwszym oczekiwaniu było to, że zawalę kompletnie Hiszpanię. A na pierwszym najbardziej na strzelałem, patrzcie, w Abu Dhabi i w Austrii. Kahir, jesteś tutaj? Tak. Okej, bo ja tam mam z tobą, wiesz, jakie doświadczenia na torze. Taki nie jestem. Wiem, że to był wypadek. AMG, wiesz, co robić na ostatnim. Ale to była pamiętna chwila. No, nie, to ja powinno nie być, nie, to powinno być zapisane do pamiętnika tej bitwy. Przebite opona i Darkowen. Darkowen sobie będzie na trzecim miejscu. Clover po Bawecia się drom. A Darkowen nagle obejmuje prowadzenie wyścigu na ostatnim okrążeniu. I ta radość. Great drive. Ferrari is back. Number one is back. Top class. Ile kachier do mnie tam nie traci ciekawości? Powalczę sobie z Bawetem, ale Bawet jest ode mnie lepszy. Z Chorizo mogę walczyć. Nie mogłem tego przeczytać, no wiesz, bo byłem w szykanie, Lordzie. Słuchajcie, właśnie widzę, jak cztery opony jadą po torze same. Same cztery kółka jadą. Same cztery opony. Nie wiem, kto to. Ty to nagrywasz? Powiedz tak. Tak. Powiedz, co nagrywasz. Właśnie się ścigam. No kurde, jeszcze się rozwalać przez to. Czy będziesz mi mógł to przesłać na PW nagranie tylko z tymi oponami? Tak. Dam to na kanał Ligi. Dam to na kanał Ligi w takim... Ty, a może to są opony Clover Fowa? Ty, możliwe, wiesz? No to jest ten. Ja, no. Dwoje do Clovera. On jednak jedzie w tym wyścigu. Tylko nie wiem, jak się kieruje z tymi oponami. Może on się ściął na tym zakręcie, albo opony same wykręciły. Ja pierdolę.
Jaki to jest mój najlepszy wyścig w jakimkolwiek lidze? Nie, bo nie, i ja mam na swoim koncie 4 ligowe zwycięstwa. No więc... A w jakiej formule masz te zwycięstwa? W jakim roczniku? LDA 2019 i w Keyboard One 2018 chyba. O, w sezonie pierwszym chyba, albo w drugim. Wiem, że na pewno w Keyboard One ja miałem 3 zwycięstwa i w LDA miałem. LDA to jest dzisiejsze PC. Przydałem też na 4 kółka jeden. Pamiętam, to był ten pamiętny wyścig LDA. Dobre to jest, Grzesiu, co? Tylko strasznie rozpraszam. To był ten pamiętny wyścig LDA, gdzie na wyścigu było z 5 drugich 5 osób. Ja tam dojechałem do mety, to stosowałem Pawła na Pawła 507, którego klawiatura chce miodu. Klasowałem na którym? Na trzecim zakręcie chyba, w Belgii. Tak tam, wjeżdżaliśmy jeden prostą kanel, pamiętam to, jak dzisiaj. O kurde, myślałem, że to jest... Ej, wiecie co, miałem taki pomysł... Oj, nerdzio, tutaj, a czy Kahir, ale żeś mi teraz zahamował. Żeby patrzeć, że mamy tutaj takiego bota od pieniędzy i żeby ten bot, każdy ma tam jakąś sumę swoją i żeby takie mini zakłady robić. Ten, kto ma najwięcej pieniędzy na końcu sezonu, wygrywa. Co wy na to? Miałem pomysł, taki właśnie mini zakłady, bo... Taki właśnie mini zakłady bookmacherskie. Taki właśnie miałem fajny pomysł, tylko nie wiem, czy to by się sprawdziło. Nie wiem, każdy dostaje 10 tysięcy i tam... Stawiamy zakłady i ten, kto stawi dobrze, to zgarnia tą pulę, no coś takiego, co wy na to. Jeszcze zrobię głosowanie. No trzeba sprawdzić, jak to robi. Ej, opony bez dymu mnie przez chwilę wyprzedziły. To tak śmieszne. One są szybkie. No. I wcale nie są wolne. No bo są lżejsze, od prawdziwego bolidu. Ej, gdzie są te opony? Muszę je zobaczyć. Ja mniej więcej hardy trzymałem. 20 powinny wytrzymać. Ja pierdzielę. Bez problemu. Ja widzę, co to widzę. A nie, Lordzik, możesz mi sprawdzić stratę do lidera? Czekaj chwilę. Lordzik, nie chcę ci nic mówić, ale chyba cię wyprzedzę w generalnej z rady do mety. To będzie dla ciebie wielkim upokorzeniem. Ja pierdzielę. No samo podjadą na serio, no. Ej, a ja mam takie pytanie, czy opona może czytać trugę albo DRS na prostej, czy nie? To trzeba przemyśleć. Nie no kurde, walka o zwycięstwo, Babet, Darkoven, Chorizo i Floryda. No to się nie mieści w głowie. Poczekaj. AMG tam jedzie. Strategie? To jest prosta strategia jak ma dodać 2. Dobra, okej, dzięki na... Kurde, Lordzik. Najszybsze jakie masz. Ja będę musiał zjechać 10 tysięcy na... Floryda, cicho bądź. Co mówiłeś, Kahir? Najszybsze okrążenie twoje jakie? 1.24.1. Dobra. A twoje? 24.4. A teraz tak sobie myśli sobie tak teraz Kasy. Że ja mam kurwa dojechać za baweciarzem? No nie, nie ma nas. Ej! Te opony naprawdę! Nie one jadą! Nie da się tego porać, coś tu na dwóch! Uważajcie, bo to rozprasza. Ja właśnie tego człowieczka teraz będę wyprzedzać. Jeśli można to nazwać kierowcą. Wiara! Ale bo ty naprawdę brzmisz, jakbyś zostawił mikrofon na górze w domu, zszedł na dół, wziął komputer i grał na dole, ale mikrofon masz na górze. Ej, ja dostałem DRS za tymi oponami. Kurwa. Ja dostałem DRS za tymi oponami. I z tego co widzę, to są medy. Ej, wiem już, one wyleciały Ferrari. Bo Ferrari tak ma. No i ja dostałem drugi DRS za tymi oponami, no co jest, cholera? Dobra, babciarzu, jestem już na tobą, prawie. Mam 40% na opona, do 20 dojadę, na hardach? Powinieneś. No, a dobra. Lordzik tak, ale nie jeździ mi się źle. Dobra, box ja robię na tym oponie. Ej, ja tak się patrzę, a ja mam kurde 73% zużycia. Ale i tak już wypada zjechać, bo wiesz, a czy w sumie no mogę jeszcze pocisnąć. Zdublowałem opony,
AMG! Dojedź, to też się zobaczysz. Jadące... Widzę je, no. Dwie przednie opony jadące. Nie, ty nie też. A ja mam tylko przednie. Bo jak idziesz za nimi, to one się biorą w jedną całość i nie widzisz tych przednich. A jak tak z boku patrzysz, to są. Dobra, dzięki. Dobra, w tym momencie wracamy P6 na tor. Aha, Lordik sobie poszedł. 74% zużycia ich. Dlaczego Lordik? Lordik to był mój Jeffino. Nie, to nie był twój Jeffino, to był twój Spinotto. AMG, kto przed tobą jedzie? Baweciarz. A ile? Jakoś półtorej sekundy? Jakby też jechał za tobą. Nie. Słucham? On zmieniał opony? Teraz jechał do boksu, wiesz? Kurwa, wyhamowałem, ja pierdolę. Zawał. Nie, ja myślałem, że dosunę ten. Dobra, Lordik. A ile macie kary, jeśli mogę spytać ciekawostki? Ja mam 5 sekund za nic. Za to, że na safety carze wyjechałem poza granicę, to robię, musiałem media przepuścić. No tak, I tutaj ja was zaskoczę. Wasz przyjaciel Baweciarz nie ma żadnej kary. Żółta flaga. Wyjechałem przed bukiem na pizzo. Green flag. Kahiar, ty tak do końca już zamierzasz jechać na tych kardach? Raczej mi się nie uda. Kahir, nie w Austrii. Kahir, nie! A tak! Kahir, to jest zaplanowane. Ty na ostatnim okrążeniu się dajcie opony i rozwalasz AMG. Okej. A ten Cherizin tempa nie ma. Ja jadę na opon na hardach, a on na lewo co bladę. Dlaczego przedstawiam opony? No właśnie o tym ciągle gadamy. Że ja w ogóle dostałem za tymi oponami DRS dwa razy, więc no nie chcę komentować tego, że to ale tego, one że to jest... są jak tu? One są jak tu? No tak, nie no, opona cię roz... nie no, raczej to opona cię nie rozwali, nie wiem, no bo ja ją miałem bezpieczną przewagę. Oj, DRS, fajnie. A tak się patrzymy, opona rozwala Kahira, no bo w niego wjeżdża. Ty nie wiem, czy będę przed nim, wiesz? Najpierw wyprzeć oponę, a potem pogadamy. Czy już się wyprzedziłeś? Dobra, będę. A, skubany, wyjechał przed zawieciarzem. Ja się biję z Lukiem. Luk jest na głosowy? No właśnie, prawdopodobnie nie. A jeśli jest, to siedzi zmutowany. Jest zmutowany. Jeśli jest, to siedzi zmutowany i płacze, że Baweciarz jak mówi. Jak święci starotnie, to Baweciarza. Jak nie święci, też. Ej, Luk zaczął spoko. Na mega wyścig, czy on zjechał na pierwszym okrążeniu, czy jak? Z tego co ja widzę, mam nad Lukiem przewagę gdzieś koło... Okej, on teraz zostanie w lobie. Okej, Lordzik. Kurde, kiedy ten czerwca zjebie? Ej, wiecie co jest śmieszne i co i z tego się tutaj muszę po prostu ogromnie pośmiać? Że... Luk... Nie, Boże, kurwa, co ja miałem powiedzieć? Chciałem coś powiedzieć, ale kurwa zapomniałem. Luk zaczął na medach, on zjechał na medach, czy jak? Z kiego on zjechał? Bo ja nie wiem, czy mam się tutaj z nim ostrowić, czy on będzie zaraz jechać, czy jak? Ej, Luk, nie wiem, czy mnie słyszysz, ale jeśli tak, no to powiedz, ile ten twój samochód ciśnie na prosto, no bo to jest podejrzane. Żeby nie może z DRS-em dojść. Może ma ubogą. No jedno z dwóch właśnie. Albo R-su nie używam. Ja sobie jadę na prosty na średnim R-sie i bogate paliwo. No i on dopiero w dopiero widzę mam strzałkę przy pierwszym zakręcie. Chyba oszczędza. Gdzie lepsze strzeliłem? Ja widzę opony! Ej! To są...
Wielopal? Lordzik, napisz zaraz jeszcze raz, bo ja nie mogłem przeczytać, byłem w eskach. Na eskach to się nie dziwię, ale wy tam tryhardujecie. AMG, ja mam 9% na... Ja mam teraz na hardal 9%, dojadę do mety, czy jeszcze będziesz w końcu taki? Dojedziesz, spokojna twoja rozczochrana. No wiesz, zawsze się wolę zapytać, żeby potem nie zrobił ciebie, no bo ty jesteś doświadczony tego. Dobra, okej, Lordzie, dzięki. Ulala, panie AMG! Luke mnie wyprzedza, dobra. Znowu jestem przed oponkami, a czy za? No to już powoli zaczynam rzucać. Ej, ty jesteś za oponkami? Ciekawie jak u nich pitstop wygląda. Coś chwilę znika. Ej, ale na serio, trzeba zobaczyć jak wygląda u nich pitstop. Czekajcie, ja po wyścigu napiszę do Cloverpoła, że jednak on jechał w wyścigu. Ło Jezus Maria! Ej, powiedzieli wam coś strasznie śmiesznego? Luke wyspinował, a ja w tym samym momencie też wyspinowałem, tylko że mi się nic nie stało, a mu nic nie stało. Ej, słuchajcie, pamiętacie tą sytuację z Turcji, co wyspinował Ocon i od razu za nim Valtteri Bottas? Nie. No w Turcji, tak. A, to da, pamiętam. No to było takie coś, że on wyspinował, a przejechał właśnie chyba właśnie z gazem to, a ja nie przejechałem z gazem, no i zrobiłem to samo. Oj, Kahir, znowu do ciebie dojeżdżam. AMG, Nerdzio jest w momencie 8 i traci do mnie 40 sekund, więc słuchajcie, w tym momencie to, że mówiłem, że będzie mistrzem ten Nerdzio, to będzie najbliższa walka do sobie wyścigu. To jest coś, czego niestety nie było w pierwszym sezonie, ale pewnie jak to nie był? Był tego. Ale nie taka walka. Tutaj, jeśli tak to się skończy, to będzie między wami jeden punkt, może nawet wyjdzie, ale to jest spicie. To jest spicie. Luke zjechał, ponieważ wyspinował, a ja wyspinowałem za nim. On wyspinował, ja zrobiłem to samo co on, tylko że ja bym tu skończył. Dokładnie, Lordzie. Oj! Dobra, przeciągnę do 22. Mam radę. Ale ty jesteś. A ty w tym momencie, który wyjeżdżasz z Grzegorzu Florydo? Wyjeżdżam po raz piąty. Okej. A ty jesteś teraz na hardach. No to ty do 22 i medy, tak? Tak. No safety to szybko się służyłem. No właśnie. Dlatego nie brałem. Co? O, chorizo w pitlane. Ej, Cloverpool tu jest? Nie ma go, on wyszedł na samym początku, wkurzony powiedział, siema. To on mi tutaj napisał na Steamie, gdyby nie te twoje pierdolona struga, to pewnie bym się nie zgodził. Właśnie, bo to jest to twoja wina, wypisałbyś się z tej ligi. Moja wina, że usnął. Push now. Może jakby startował z PP, no to byłoby inaczej, no ale... Ale mega stracił na tym starcie. No właśnie, nie za bardzo widziałem, co się stało, ponieważ zrównałem się koło z Grzegorzem Florydą i tam byśmy obaj, a w ogóle polecieli. A AMG, skomentujesz tak ten start krótko, co tam się działo z przodu, kto w ogóle zahaczył Clovera? Znaczy, wiesz, czekaj chwilę. Kahir, ty będziesz musiał jeszcze zjechać? Nie wiem. A na którym Ej, słuchajcie, szóste miejsce to jest w tej lidze ile punktów? O kurde, ale są zryte już te moje hardy. Softy chyba. Oponki! Jak softy, jak ja na hardach jestem.
Nie wiem, nie widzę, ale podejrzewam, że na softach jedzie. O Boże, wjechamy do boksu chyba. Nie, na harda. 20. No. Jestem z ciebie dumny. W tym momencie jadę szybciej od Luka. W przeciągu tych dwóch okrążeń sekundę i 20. Bardzo slab, bardzo slab. O, rekord pierwszego sektora, tego jeszcze nie było. Okay, dzisiaj driver of the day należy do mnie. Change my mind. Ej, słuchaj, Floryda, jeśli dojedziesz do mety tam, gdzie jesteś, to ja na ciebie zagłosuję. Miałem dosyć w tamtym tygodniu za ten, za ulety, ale... Tylko przejeżdżasz. Ej, a ty Floryda, bo wyjedziesz z pizzy i będziesz na pizzy, czy nie? Właśnie nie wiem. No właśnie, najprawdopodobniej twoje marzenia się jednak nie spełnią. Bo jeśli wiedziesz piąty, a pana Mister AMD jest tutaj wyprzedzi tak ciężko w tej lidze. Nie, potrzebuję 5 sekund. Oj, po podium. Faktycznie na hardach jedziesz. No mówiłem, ja bym chciał kawał na kołem. Nie no, ja nie wątpiłem. Grzegorzu, Florydo. Nie będziesz mieć na 100% podium, tak ci powiem. Tutaj musiałbyś mieć jakieś nieprawdopodobne tempo, żeby wyprzedzić. A ty jeszcze zjeżdżasz z Darkoen? Już zjechałem. 17 sekund do ciebie tracę. A który ty jesteś? Drugi. O to w tym momencie skakujesz przed Nerdzią w generalnie. Ej, powiedzieć wam gigantyczną ciekawostkę? Po pierwszej części sezonu Nerdzio prowadził z przewagą nad tobą AMG ponad 20 punktów, jeśli nie mylę. No bo Nerdzio zdominował pierwszą część sezonu, a w drugiej te dwa wyścigi na początku. Ten trzeci, to był tam chyba DNF, ten był. Chorizo wypadł, spinała. Ojej, ależ. O nie, no bo ja w niego jeszcze uderzę. Ej, ja tracę 10 sekund do Kahira. Kahir, ty zjeżdżasz? No. Powinien. Ej, Chorizo i Jezus, czy ktoś wie, czy Chorizo i Jezus skodzony? Ty widziałeś? A dobra, puszczam je tego takiego. Co? Jaki best! Ula, ja to zrobiłem. AMG! AMG, porozmawiam z Cloverem, by ci dał rolę mistrz kwalifikacji i mistrz pasów. Ale nie, słuchajcie. AMG w pierwszym sezonie, to co on robił w tych kwalifikacjach, to ja się tutaj nie pojęcie, co on tam robił. On zdobył 70% swoich punktów za kwalifikacje, no bo wtedy AMG miał taki problem, że właśnie nie dojeżdża do mety, że zdobywa pole position, a nie dojeżdża do mety, pamiętam. A teraz i jedzie świetnie w kwalifikacjach, i jedzie świetnie też. Na prawie swojego. Jeśli Kasiec zjedzie, to mam problem nawet. Ej, oglądaliście tutaj Rura Losa? Wiecie, gdzie on się rozbił? Nie. Rozbił się przy tej prostej pomiaru drugiego sektora. Tam właśnie... Ale już na tym... Wyjechał za szeroko. Bawet już na tym nowym fanateku jechał, czy nie? Nie, jeszcze nie. Właśnie jeszcze nie. Jeszcze na Rura Los F1 Team i tam gadał moderator, że prawdopodobnie będzie stream. Jak będzie jechać karierę właśnie na tej nowej kierce. AMG, nie chcecie nic mówić. Chorizo założył softy. Może będzie się sobą bić o fast slapa. Nie, Darkoven już ma fast slapa. Serio? Zabrał ci go? Kiedy? Teraz. Aha, ciekawe. Okej. A co w ogóle prowadzi w wyścigu? Darkoven. Gracie, my friend. Ej, my friend? Odpowiedziałeś, że nienawidzisz go, bo zabrał pole position twojemu koledze. Ale teraz go bardzo lubię. Ej, Darkoven, mam dla ciebie propozycję. Podejście ci dzisiaj okay. Na priv radość Fetela po jednym zwycięstwie i jak wygrasz, to wstawisz, dobra? Dobra. No bo zarobisz. A to jeszcze daleka droga. No. Ej, Lordzik, możesz zobaczyć, czy mam jakieś kary? Ej, Lordzik, czy sprawdzisz, czy ja mam też jakieś kary? A kto to pytał? Ja mam 8 sekund.
ja 5 sekund odczekałem, wiesz, Lordzie? A nie, na 5 sekund odczekałem, no to mam 3, dobra. S. No to już wcześniej gadałeś, że masz 3. Ale szczerze, ten wyścig był bardzo ciekawy przez to, po pierwsze, że nie ten wyścig jest według mnie najlepszy wyścig tej listy, dlatego że pan Floryta prowadził, że prowadziły dwie osoby, które w ogóle nie walczyły o nic tej listy, czyli Floryda, a za nim byłem ja. Więc no, i przede wszystkim potem, no ale patrzcie, w tym momencie, jakby się skończył tak wyścig, że Floryda by był czwarty, a ja piąty, no to byłoby coś niebywałego. Ej, Kasi, opłonę, ile masz procent? Co? Ile masz procent opon? Jajco! Markowem, weź tam zwolnij, dobra? Ej, Lordzik, napiszesz, napiszesz, ile ja mam kar? Sekundę, bo wiem, że ty możesz sprawdzić. No, dokładnie, Lordzik. Ale napisz mi, dobra? No bo wiesz, no, wolę wiedzieć. Napisz albo mi na PW, albo AMG na PW1. Ej, a Kasir ma jakiś kary? Kasir... Nie ma. Jednak mi nie powiesz, Lordzik już się nie lubi, jednak mi nie powiesz, czy mam kary. Ale go pewnie wyrzuciło. Ale bo sobie poszedł. No bo usłyszał... No bo sobie usłyszał, mam słyszeć, bawię to wyniki. Lordzik, nie chcę cię martwić, ale przed ostatnim wyścigiem tego sezonu będę przed sobą w generalce, jeśli dojadę. Biedny. Achi, Kachir, ile masz tu życia? 99%? Tak. Chyba 9. Nie no, nie dużo mam. Ile? No to przyznaj się, ile. No nie no, Lordzik, ja... Lordzik, tego co, kurwa! Ma zero kar! Zero! Nawet zamknij się, bo słuchałem Kachira. Nie usłyszałem. Lordzik się na mnie darł. Lordzik się na mnie darł, kurwo! Ma 0 sekund stary. Kto wyspinował? Luke chyba. A opony dalej są z nami w wyścigu, nawet zmienili na twarde. Już jadą twarde teraz, już nie medy. Ej, ciekawe czy w wynikach końcowych będą opony. Ale nie chce mnie puścić, ma niebieską flagę, no. Dobra. To są oponki kaski! To są oponki kaski, piszcie mi Lordzik. Ej, słuchajcie, co jest? Ej, słuchajcie, no dobra, mówcie. Jeżeli opony zmieniły opony, to są dalej te same opony, czy już inne opony? Nie, to już są inne opony. Aha! Safety car! Safety car! Nie! Kurwa, no. O, przywiecie do pitny się rozwali. No, niestety. Kurwa, mać, no. No bo ja może bym się skończył przed Florydą, no bo on ma kary, a ja nie. Slow your pace immediately. Kto tu się wyjechał właśnie z boksu? Nerdzio! Ojejku. Ej, i tak właśnie, no, tak właśnie nowy lider kwalifikacji... Jak to nie dozwolone wyprzedzanie na dublowanym? Powaliło was! No i super, i straciłem sobie 2 sekundy. Z tego safety car pracy 17 sekund do Kahira. Nie no, chyba Kahir jeszcze zjedzie, to mam szansę. Nie wierzę, ja nie mogę wyprzedzić tego nerdzia dublowanego. Ej, słuchajcie, i tak w tym momencie nowy lider AMG pokazuje, gdzie jest miejsce najlepsze. Czyli jedno okrążenie za nim. O, i lecimy. Szczerze, jak Clover się dowie, że ja dojechałem piąty, to on mnie tym bardziej zabije. Clover się w ogóle do mnie prół, że gdyby to był pole position, to ten start się kompletnie ułożył do niego znaczy. Mrużenie z fusów. No ja to przestrzeliłem. AMG! Muszę w 50% podziękować tobie za to piąte miejsce, ponieważ gdyby nie twoja podpowiedź za mnie, żeby tam jechać bez gazu, to ja bym tam na pierwszy. Dziękuję, Jans. Proszę bardzo. Odwdzięczę ci się kiedyś. Nie wiem, Kasi, ty kiedyś zjedziesz? Co? Zjedziesz ty kiedyś?
Boże, AMG, ja ci mówię, że on specjalnie zostaje, żeby mu pękło oponę się na ostatnim okrążeniu rozwiewa. Ale chłopie, ja jestem przed nim, jak on mnie ma rozwalić? No to coś tam będę kombinuję, uwierz mi, no to uwierz, no bo to jest kasa. Co nie kombinuję? Co, rakietę też sadzi w dupę? To jest wielki fan bachciarza. AMG, Boże, Kahir, no. Jesteś gotowy dostać specjalną rolę babeciarz, który jest tuż pod moderatorem? Ale co? Dostaniesz rolę, czy jesteś gotowy dostać rolę babecia? To jest rola, którą miał AMG przed moderatorem. Ta rola pozwalała ci być, że jest wyświetlany moderator i idzie od razu z babecia. Jestem no gotowy. Co jesteś muszę gotowy. Zrobić? Tak zwanie nic. Dobra. Gratuluję, Kahir. Zostałeś... Witamy w rodzinie... A Nerdzie cię za mną DRS-uje, nie wierzę w to. Witamy w rodzinie, wielkiej rodzinie babecia. W rodzince jest tak, główny baba, czyli ja i moi synowie. AMG, Clover, Kamul, no i w sumie... No ale czy się zamknąć? Nie, nie mogę się zamknąć. Ja powiem po 60%. Ile ty masz? 60. To jest możliwe. Bo ja oszczędzę. No bo to jest Kahir, ja ci mówię, on coś wykombinuje. Teraz nie wiem, Lordzik, czy zjeżdżać. Co ty. I dajesz tego fastapa. A ja mam 50% życia. 12 sekund. Miał mniej. AMG, a jakie ty masz zużycie, to ja ci doradzę. 47. No to zostań na to, że ja mam 52. Gdybym ja czekał tych 5 sekund, to bym miał podjem teraz. A może i tak. Nie, bo mnie Kahir wyprzedził na sam koniec. Ło! Prawie wyspinowałem w moim ulubionym zakręcie. No bo dodałem leciuteńko gaz, leciuteńko i od razu to by się skończyło. By się to skończyło tak jak lub. Nie! Co się dzieje? Co się stało, AMG? Nie, to nie. Brawo. Dostałem karę, 3 sekundy. Kto poleciał? Ja. Dobra. Mam zniszczone skrzydło, ale może dojadę jakoś. Muszę się trzymać w limicie 3 sekund. Na pewno zjeżdżać Lordzik, kurde, nie wiem. Grzegorz, Floryda, ja już jestem za tobą. Daniel się ścinać będzie. Grzegorz, puścisz mnie? O, będzie walczyć, chyba nie zdaje, dobra. Lordzik, halo. Uważaj, Grzegorz. Ojejku. Ale ładnie się bijemy, powiem ci. No mam 3 sekundy kary, zjeżdżać? Nie, AMG, nie zjeżdżaj, ty dojedziesz do mety, spokojnie. Ale, chłopie... Co się dzieje? Teraz jest to okrążenie, na którym miałbym zjechać, Lordzik. Dobra. Kurwa mać, Floryda. Jak żeś mnie przestraszył. Prawie był ci break testa zrobię teraz. No dobra, to 5 też jest okej, okay, w porównaniu do mojego talentu. To jest! Floryda, spokojnie! Dobra, Kahir zboksowałeś. Daleko jest za nami przeciw, daleko jest za tobą przeciw. Dojedziesz spokojnie na tym. Ej, a zjeżdżam czy no, jak myślicie? A jaką masz stratę? 23 sekundy. Softy, próbuj softy, ale... Nie no, bo ty masz karę. Sprawdź szybko, ile ma kary kierowca za tobą. No nie, poczekaj. Kahir założył softy, bije fasę slapa. Akurat kiedy musiał się rozwalić. Ach, no właśnie, Kahir tylko usłyszał, aha. Oh my god, you did it again! Darkoven, to jest dzisiaj twój dzień.
czekał i się doczekał. Tak jest. Piękny moment, tylko teraz dojdę do tej metierce. Piaci podejście Fetera w Monaco 2017. Jest! Uhuhu, ragazzi. Ja nie ryzykuję, ja nie zjeżdżam. Bo czernicę będę na styk z czerni za Ankarę. I jest tak, że w boksie najprawdopodobniej AMG. Darkowym chyba jednak i będziesz. Wystarczy, że się rozwali jeszcze jedna osoba i Clover mnie zabije, że ja będę na wpływie na nią. Kurde, a to jest najgorsze, bo ja się podrapałem i na prawo wpadłem. Ej, Grzegorz, ciśnij. Zdawało Clover, ja ci zostawię do marzeń. A ty jak tam twoje... Ej, Grzegorz, powiem ci tak. Przejedź tylko, jeśli będziesz jechać takim tempem, jak jedziesz teraz, no to spokojnie wyjedziesz przed kierowcą za tobą, tylko uważaj na te szybkie zakręty, no bo tam można łatwo pole. Właśnie teraz, na przykład tam, gdzie często mnie rzucało... Żółta flaga, coś się wydarzyło. Kto? Ktoś wjechał do boksu. Chyba Darkowen. Darkowen, ty? Tak. Darkowen, ty wyjedziesz przed AMG? Wyjedzie. Nie wiem. Wyjedzie. Trochę spieprzyłem z wjazd. 40 sekund przewagi. Ale 12 straciłem na błędzie. Wyjedzie spokojnie. Wiem o tym. A AMG dopiero teraz wjeżdża na prostą startową, wiem. Ostatnie okrążenie ku mojej chwale. P4, moja pozycja marzeń. P5. I ty jeszcze na Hiszpanii, której tak po prostu kurwa nienawidzę. Ale bardzo fajną walkę ogólnie na przestrzeni całego wyścigu miałem z Dawatem. No, powiem ci, że... Skurda mnie na chwilę zaczęła, myślałem, że mi kompas wiesi. Ja bym płakał. Ej, słychać mnie? Tak. Dobra, a Baweta nie słychać, bo Bawet coś tam mówił, a to przez to. Proud of you. Bravissimo. Bravissimo. Impressionante. I don't know what to say. I miss the word. Grazie mille. Ungara, perfetto. Thanks. Wonderful race. Great job. Yeah! No, nie mogło być inaczej. Za późno zjechałem. A jeśli zaraz nie zjechał wcześniej, to ja bym nie zjechał. Wiem, właśnie. Ale myślałem, że jeszcze jest jedno kółko. Nie wiem, jak ja to policzyłem. Dobra. Grazie, ragazzi, grazie. Dawid wyszedł. O, jest. Pewnie idzie się kłócić z Cloverem. A nie, jest. O mój Boże, jest te five. Merdzio siódmy. Oh my god! Co za race! O, grazie ragazzi. Nie jestem z siebie bardzo zadowolony. Ja jestem z siebie jeszcze bardziej zadowolony. Nie no, ale... To jest chyba moje pierwsze, nie wiem, top 5 w jakimś widzę, bo... Nie, w CFR miałem top 5.
co z Cevallisem jechałem w McLarenie i go wywaliłem. Grazie, regazji, forza fra. No i o, wbiłem 49 poziom. Oh my god. Mamy P5, jest. Dla tego. Kurwa P4, ja. Ej, wyślijcie krowy, robi to zdjęcie. Ja zdjęcie zaraz wyślę. Ale zdjęcie wyniku, wiecie. No, już nie wiem.